chodzić do Biedronki. Kocham po prostu Biedronkę. Biedronka to jest moje drugie życie. Jak ja uwielbiam, słuchajcie, ludzi w Biedronce. Jak ja lubię peny, jak ja lubię jazzy, słuchajcie. Uwielbiam po prostu chodzić do Biedronki. Ja nie wiem, czy ja się tam nie zatrudnię, bo jak ja bym się tam zatrudniła, to bym miała milion prosto po prostu... Za szybko mówię. Wyobrażacie sobie, że mi się język popierdolił? Już mam, słuchajcie, fazę. Słuchajcie, byłam dzisiaj w Biedronce na zakupach. Przez całe po prostu okolice zjeździłam, żeby kupić kaczkę. No obiad nigdzie nie kupiłam, w końcu udało mi się kupić w Lidlu. Ale słuchajcie, Lidl to jest, wiecie, tak już bardziej luksusowy. Biedronka to jest my life, słuchajcie. Ja tam miałam milion pomysłów, słuchajcie, na filmy. Ja po prostu tak kocham ten sklep. Słuchajcie, zrobiłam zakupy, stanęłam przy kasie, płacę za zakupy i za mną stoi kobieta po prostu w masce obładowana, w rękawiczkach, słuchajcie, widać, że COVID ją pierdolnął po prostu z nienacka, bo stary jej tak chrychał, że ledwo jakbym nie miał maski na ryju, to by mi zamylał całe włosy. Słuchajcie, ale mniejsza o to. Stoimy przy tej kasie, no i ta pani w pewnym momencie pyta się tej kasierki tak z pretensją. Jest kola za złotówkę, czy ja mam sobie ją sama przynieść? Teraz wchodzę ja, cała na biało. Słuchajcie, bo ja mam taki specyficzny żart, nie każdemu się może podobać, ale ja go kocham. Słuchajcie, no i ta babka tak z pretensją, czy ona musi sobie sama pójść po tą butelkę za złotówkę Coca-Coli. I ja wtedy wchodzę, mówię, nie, wie pani co? Przed wejściem do Biedronki stoi prezes Coca-Coli i wręczy ją pani osobiście. Były tylko dwa wyjścia. Kasierka mało się nie spieprzyła z fotela, a tamta baba mało mnie nie zjadła. Ale całe szczęście ja zapłaciłam, powiedziałam wszystkim miłego dnia i sobie poszłam, słuchajcie, ale po prostu... Kocham tych ludzi, słuchajcie, te pytania nieraz są po prostu dla mnie są tak zajebiste, słuchajcie. Czy ona musi iść sama po butelkę coli? Nie, ale skąd? Prezes stoi, jeszcze jaką nagrodę może wygrać? Jeszcze mam drugą sytuację, ale to już na następnym, bo już za dużo gada.